Coraz bliżej na horyzoncie widać wakacyjny czas, więc końca dobiegają wszelkie szkolne projekty, w tym ekologiczny realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Ostatnim etapem tegorocznego zadania jest zatem zorganizowana i dostępna dla wszystkich mieszkańców wystawa w Bramie Lidzbarskiej. Przyczyny i skutki zmian klimatycznych oraz degradacja środowiska widziana okiem ucznia to temat wystawy zorganizowanej przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach, a inspiracją do tego był realizowany w roku szkolnym projekt ekologiczny. Od początku roku szkolnego 2021-2022 w szkole realizujemy taki projekt ekologiczny Zmieniamy się dla klimatu i jakby ta wystawa jest ostatnim działaniem właśnie w ramach tego projektu. Także ten projekt kończymy, odbyło się wiele innych działań, a ta wystawa jakby podsumowuje ten cały projekt. I to, co najważniejsze, wychodzi z tematem ekologii do mieszkańców. Bo musimy zawsze uświadamiać jednak naszych mieszkańców, że no, jak mamy tutaj kopciuchy te tak zwane, że jednak palenie śmieci to jednak zanieczyszcza nam to środowisko, wszystkie gazy do góry i globalne ocieplenie, więc siłą rzeczy musimy ciągle uświadamiać, żeby zmienić jednak tok myślenia, jak to działa i zapobiec wszystkiemu. No i jednak jeżeli jedna taka wystawa to nie dojdzie do wszystkich ludzi, więc im więcej tego, tym na pewno do większej ilości ludzi to dotrze i będziemy mogli ciągle to głosić, że musimy ratować naszą ziemię, bo jednak wiemy, jaka jest sytuacja w morzach plastik, w oceanach plastik, w powietrzu CO2 i wszystkie inne te gazy, więc no, musimy dbać o naszą ziemię. Zrobić pierwszy krok w pogłębianiu wiedzy i budowaniu świadomości, jak wiele zależy od nas samych, o czym już przekonali się uczestnicy projektu, realizujący szereg działań wynikających z obszernego tematu ekologii, nad czym sami się pochylili, a wystawa jest ich głosem i wołaniem o zwrócenie uwagi na środowisko. Jest to globalne ocieplenie, mówimy o tym w kółko i w kółko i od podstawówki, od pierwszych klas, cały czas do teraz w technikum. Czy na studiach będzie wyżej? Nie wiadomo, ale zapewne tak, ponieważ no, musimy liczyć na to, żeby nasza planeta żyła jak najdłużej i staramy się o dobrą przyszłość dla nas i dla naszych dzieci. Te zdjęcia tutaj, które znajdują się na tych tablicach, niektóre zostały zrobione przez samych uczniów, no niektóre po prostu uczniowie znaleźli w internecie. No i później z tych materiałów wyszukanych przez uczniów wybraliśmy takie zdjęcia, które mogłyby być tutaj jakby na tą wystawę, że tak powiem, mogły się znaleźć na tej wystawie. Która ma pobudzić do zastanowienia się nad stanem środowiska i jego przyszłością, ale z udziału w projekcie wiele wynieśli już sami uczestnicy. Możemy się dużo dowiedzieć na temat ekologii, na temat tego, jak ważne jest dbanie o nasze środowisko. Na pewno też możemy pomóc innym ludziom, pokazać im, jak możemy dbać o to nasze środowisko. I na pewno też dużo pewności siebie, bo to jednak jest jakieś przedsięwzięcie, w którym bierzemy udział. Jest dużo stresu, ale jakoś dajemy radę. To wartości dodane do projektu, zawsze pozostawiającego ślad. Tym bardziej w tym przypadku, gdy temat jest stale aktualny, a cel osiągnięty. No przede wszystkim chyba głównym celem to było to uświadomienie wszystkim uczniom i nie tylko uczniom, tak wszystkim odbiorcom naszych działań, jak bardzo człowiek wpływa na środowisko przyrodnicze i że ta antropopresja, czyli to negatywne działanie człowieka naprawdę zmienia na niekorzyść stan środowiska przyrodniczego. Ale chodziło tutaj mi głównie o to, żeby podnieść świadomość ekologiczną, żeby każdy ze swojej strony jakby starał się dbać o to środowisko przyrodnicze, bo nawet czasami małe działania, już nawet takie lokalne, już powodują, że ten stan środowiska jest zdecydowanie lepszy. Na przykład mniej jest tych śmieci czy odpadów wokół nas i to też już jest bardzo ważne, że żyjemy w czystym, takim przyjemnym środowisku. Tylko o to należy stale dbać, edukować i temu sprzyjają projekty realizowane w wielu środowiskach, w tym szkolnym, jako baza do zmiany społecznej mentalności. Wystawa w temacie ekologii dostępna jest w Bramie Lidzbarskiej.